Dobry wieczór, drodzy widzowie. Mówię dobry wieczór, chociaż na ogół mówię dzień dobry, ale dzisiaj rzeczywiście program nagrywamy w późnych godzinach wieczornych i chciałam bardzo naszemu gościowi podziękować za cierpliwość, ponieważ z godziny na godzinę przekładałam na późniejszą porę, ponieważ miałam dzisiaj bardzo burzliwą komisję środowiska. No ale udało się i nagrywamy program z panią Magdaleną Ziętek-Wielomską. Zapraszam. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęła pani zaproszenie i że będziemy mogły porozmawiać. Witam serdecznie. Dziękuję też za zaproszenie. No i wielu widzów było bardzo aktywnych. Dużo mamy pytań. Zobaczymy, czy zdążymy wszystkie. Jeśli nie, to pozwolę sobie przekazać, żeby pani u siebie w programie mogła odpowiedzieć naszym widzom. Dobrze? Dobrze, dobrze. Najbardziej. Oglądając państwa filmy, pani wystąpienia, różnego rodzaju również pisy na Twitterze, taką jedną z pierwszych rzeczy, którą zwróciłam uwagę i która mnie ucieszyła, że odchodzi pani od tego takiego ciągle używanego, archaicznego podziału na prawicę i lewicę. Że robi pani taki podział, który ja nazywam podziałem, który historycznie był podziałem na takie czerepy rubaszne i libertyńskie peruczki, czyli sarmackich narodowców i tych zapatrzonych w Zachód, szczególnie we Francji, Polaków już w XVIII wieku mamy tego, prawda, dowody, żona modna, Krasickiego i tak dalej. I pani też mówi, że dzisiaj ten podział na tą prawicę, lewicę to jest taki podział na tych kosmopolitów i narodowców. Tak, uważam, że to jest podział archaiczny, że w naszych czasach najważniejsza linia podziału idzie właśnie po linii stosunku do państwa narodowego. Uważam, że zarówno na prawicy, jak i na lewicy mamy do czynienia z kosmopolitami, czyli zwolennikami istnienia pewnych globalnych, ogólnoświatowych struktur rządzenia, jak również na lewicy mamy także do czynienia z lewicą narodową. I takie wyobrażenie, że prawica jest narodowa, a lewica jest kosmopolityczna, po prostu nie jest prawdziwa, dlatego że gdzieś w swoim gronie znajomych mam wiele osób, które uważają się właśnie za przedstawicieli lewicy narodowej, jak również jest wiele osób uważających się za prawicowców, którzy są zwolennikami na przykład budowy imperiów, wielkich przestrzeni albo globalnego wolnego rynku, także wcale nie są zwolennikami państwa narodowego. Dlatego podział na prawicę i na lewicę w tych czasach jest podziałem już takim bardzo mocno stereotypowym, raczej używanym do prowadzenia określonej propagandy niż odzwierciedlającym rzeczywiście jakiś taki, nie wiem, realny układ sił. Tak, i używanych najczęściej mówią osoby z prawej strony o lewakach, a z kolei druga strona mówi tam o katotalibach, w związku z tym ten podział zawsze jest też taki podkreślany, że ci drudzy to są właśnie ci niedobrzy, a my jesteśmy ci, którzy jest... proponujemy słuszną linię. Czyli cieszę się, że myślimy podobnie. Jak pani widzi na scenie właśnie polskiej politycznych, tych partii, które mamy, tym głoszą? Jak by pani właśnie ten podział prowadziła? Bo tak mamy ten podział taki właściwie teraz tak naprawdę to jest Prawo i Sprawiedliwość i antypis. To jest taki główny podział. Gdzie by pani widziała właśnie na ten podział tych kosmopolitów i tych właśnie narodowców? Ja odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o naszą scenę polityczną, to na niej już dawno tak naprawdę nie ma żadnych idei. Odnoszę wrażenie, że głoszone hasła są raczej dorabiane na potrzeby chwili, na potrzeby określonej propagandy, określonej kampanii politycznej. A jak się tak naprawdę bliżej przyjrzymy większości ugrupowań w Polsce, to okazuje się, że tak naprawdę program mają dość podobny, czyli członkostwo w NATO, członkostwo w Unii Europejskiej, czyli gdzieś ten element kosmopolityczny jest, przy jednoczesnym odwołaniu się jednak do jakiejś tam idei silnego państwa, tak naprawdę wychodzi trochę z tego taki miszmasz, który gdzieś tam do siebie nie pasuje, ale po prostu polska polityka w tej chwili intelektualnie stoi na dość nędznym poziomie
i tak naprawdę wszystkim rządzi po prostu doraźna propaganda na konkretne wybory. Taka jest moja ocena. Jeśli chodzi o Konfederację, w samej Konfederacji też mamy znaczne różnice, dlatego że tak jak Ruch Narodowy zdecydowanie gdzieś najbardziej opowiada się po stronie państwa narodowego. Jak sama nazwa wskazuje. Tak, dokładnie, ale już w przypadku czy Korony Grzegorza Brauna, czy właśnie partii Korwina-Mikkego, tamten element taki ponadnarodowy już jest no, dość mocno akcentowany, dlatego że pan Grzegorz Braun, o czym się mało mówi, jest zwolennikiem, można powiedzieć, idei takiej imperialnej, czyli odbudowy pierwszej Rzeczypospolitej właśnie jako nowego imperium, jako pewnej formy takiej właśnie kontynuacji tradycji cesarskiej. To jest tak naprawdę jego tradycja ideowa. No a Korwin-Mikke jako libertarianin najchętniej zniósłby wszystkie państwa, wprowadziłby jakieś takie małe wspólnoty, trochę jak u Hoppego, prawda, Europa tysiąca Liechtensteinów, więc tamto państwo narodowe też gdzieś trudno znaleźć. Tutaj może akurat Mentzen dokonał pewnego zwrotu w kierunku państwa narodowego, przynajmniej w swoich wypowiedziach. No na pewno będę się temu przyglądać. Właśnie. Użyła pani kilka razy właśnie sformułowania ideologia i propaganda. Myślę, że dzisiaj mamy tą konotację, że ideologia jest czymś dobrym, natomiast propaganda jest czymś złym. Ale jeżeli zaczniemy patrzeć na to, jak to wygląda w praktyce, to tak naprawdę często ideologia jest propagandą i odwrotnie. Tak, oczywiście. Wszystko zależy też od definicji pojęć. Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z czasami... Albo inaczej, co mnie bardzo martwi, to jest narastanie pewnych postaw cynizmu. Dlatego, że ludzie już czują się, zostali wiele razy oszukani przez te osoby, które odwoływały się właśnie do jakichś wielkich idei, do wielkich ideologii, a potem się okazywało, że to była zwykła propaganda. I coraz więcej osób ma takie przekonanie, że tak naprawdę wiara w jakieś idee jest czymś głupim, że tak naprawdę liczy się tylko kasa, władza, że wszyscy są sprzedajni i gdzieś ten poziom takiego narastającego cynizmu, który jest w pewnym sensie naturalną reakcją, prawda, na to, co się dzieje, to jest coś, co mnie martwi, dlatego że takie społeczeństwo moim zdaniem w perspektywie długofalowej no będzie smutnym społeczeństwem. Będzie takim społeczeństwem osób, które tak naprawdę nie będą chciały się już w nic zaangażować, nie będą wierzyć w nic wielkiego, tylko będą na zasadzie, będą funkcjonować na zasadzie nic się nie opłaca, bo i tak, prawda, zostanę oszukany, wykorzystany i tak dalej. I to jest coś, albo inaczej, uważam, że doprowadziły do tego osoby, które właśnie uważały, że sterować społeczeństwem można tylko za pomocą propagandy, że można właśnie wszystko sprowadzać do propagandy, że można zniszczyć jakiekolwiek wartości, bo i tak propaganda ludzi będzie jakoś tam pobudzać do określonego działania. I moim zdaniem doszło do czegoś takiego jak dewastacja społeczna. To jest takie moje pojęcie, po prostu zdewastowanie pewnej sfery symbolicznej, pewnej sfery idei, pewnej wiary właśnie w to, że warto o coś walczyć, że warto żyć dla czegoś wielkiego. Moim zdaniem dokonano takiej dewastacji i teraz rzeczywiście ludzie gdzieś z jednej strony wiedzą, że to wszystko jest propagandą, ale z drugiej strony zadają pytanie, a jak żyć? A jak żyć w tym świecie, gdzie człowiek, gdzie się nie odwróci, to tak naprawdę ma do czynienia z propagandą. Tak, powiedziała pani cynizm i to rozumiem taki cynizm w pojęciu takim potocznym, prawda? No bo powiedzmy cynicy filozoficznie, no to wcale nie był taki, tak, to bardzo, tak, bardzo mądrzy ludzie. I teraz, ale ten cynizm właśnie rozumiany potocznie przez polityków jest nazywany pragmatyzm, prawda? Czyli coś robimy i to jest po prostu racjonalne, pragmatyczne i wtedy no, zyskuje się jeszcze większą wiarygodność. Tak, dlatego że specy od propagandy, różni właśnie specjaliści od propagandy zobaczyli, że ludźmi można sterować poprzez odwoływanie się do określonych wartości.
że to nie jest tak, że człowiek na przykład kupując jakiś produkt kieruje się tylko i wyłącznie kwestią ceny, ale kupując jakiś produkt chce realizować jakąś swoją wartość. Mhm. Więc gdzieś te wartości cały czas muszą być realizowane, żeby człowiek w ogóle mógł funkcjonować. Rzecz w tym, że te produkty często, albo inaczej, odwoływanie się do tej wartości jest tylko i wyłącznie kwestią, prawda, instrumentalną po to, żeby sprzedać ten produkt. Mhm. I chodzi o to, że ludzie właśnie, albo że politycy tak samo odkryli, że aby funkcjonować w sferze politycznej, muszą cały czas odwoływać się do tych wartości, bo inaczej wypadną z gry. I to jest też taka trochę pułapka. To jest taka trochę pułapka, ponieważ politycy też wiedzą, że żeby być wybranym, żeby się utrzymać przy władzy czy na swoim stanowisku, muszą też stosować pewne techniki, bo one działają. I wiedzą, że jakby nawet zmienili swoje sposoby zachowania i zaczęli na przykład mówić to, co realnie myślą, to by wypadli z gry. Mhm. Więc tu jest taka sytuacja właśnie wzajemnej interakcji, dlatego że tak działa cała rzeczywistość. To nie jest tylko tak, że jedna strona oddziaływuje na drugą stronę, jedna jest aktywna, druga jest pasywna, tylko to jest zawsze interakcja. Pewne metody propagandy są stosowane, bo po prostu działają. Bo ci, którzy zajmują się prawdziwą polityką, wiedzą, że jak się pewnych rzeczy nie zastosuje, no to po prostu będzie znajomy, wiadomy skutek, czyli wypadnie się z gry, a inni i tak tę technikę zastosują do stosunku, dla siebie, prawda? Mhm. To nie jest tak, że wtedy ta polityka stanie się bardziej moralna. Więc tu jest trochę taka, można powiedzieć, pułapka. Dlatego, że z jednej strony ludzie nauczyli się tego, by słuchać tego, co jest dla nich przyjemne, mhm. a jak ktoś powie i uczciwie wyłoży na stół, jaka jest sytuacja, to po prostu zostanie dosłownie zjedzony. Mhm. Więc z jednej strony ludzie przyzwyczaili się do tego, żeby chcieć słuchać rzeczy przyjemnych, a nie do końca prawdziwych. Natomiast politycy nauczyli się opowiadać te rzeczy nieprawdziwe po to właśnie, żeby ta cała gdzieś tam interakcja mogła w ogóle funkcjonować. Myślę też, że bardzo teraz polityka polega na tym, na takiej pokazaniu takiej dychotomii świata. Właśnie tych złych i dobrych. I no to już jakby zwalnia od jakichś niuansów, szczegółów. Możemy powiedzieć właśnie no, o opozycji, która no, nie ma bardzo jakichś konkretnych planów, które przedstawia. Głównie pokazuje, że krytykuje akurat obóz rządzących. I nie mówię tutaj, że nie należy krytykować obozu rządzącego, ale że szukamy czegoś więcej. No i teraz też pojawiają się na scenie politycznej takie osoby jak Szymon Hołownia, no, który już w jakichś ostatnich sondażach wyprzedził Koalicję Obywatelską. Czyli chcemy czegoś nowego, czegoś świeżego i racjonalizujemy sobie to, że to rzeczywiście może być coś, co będzie miało zupełnie inną jakość polityczną. Nie wyciągamy wniosków z tego, że już były takie osoby jak Janusz Palikot wcześniej, tak. Czy też Robert Biedroń, który już co prawda nie był taką dziewicą polityczną, ale kiedy tam powołał Wiosnę, no to też był jakiś wielki entuzjazm, czy też ruch prezydenta Trzaskowskiego. No i to wszystko, że tak szukamy właściwie czegoś, co będzie nowe, co nas z tego klinczu między tymi dwoma partiami i ewentualnymi jakimiś jeszcze innymi, że nas to wydobędzie, ale to chyba jest dość złudne. Natura nie znosi próżni. Mhm. To jest właśnie ten mechanizm, że natura nie znosi próżni, więc w momencie, gdy coś przestaje działać, to do gry wchodzi jakiś nowy obiekt, który ma podtrzymać ten cały system w działaniu. I tu jest po prostu ten podstawowy problem, że jesteśmy już tak bardzo w tej grze, że nie jesteśmy w stanie już sobie wyobrazić życia bez tego wszystkiego. Bo przecież teoretycznie w ogóle nie musimy na nikogo głosować. Moglibyśmy wyłączyć telewizory i powiedzieć, dla nas politycy nic dla nas nie robicie, prawda? My nie będziemy na was głosować i sami się bawcie. Mhm. Ale gdzieś
ludzie już mają tak bardzo wmontowane w swoje umysły potrzebę uczestniczenia w tej grze, że gdzieś cały czas nadzieja, ta nadzieja jest na nowo wzbudzana wszelkimi możliwymi sposobami. I dopóki ktoś rzeczywiście w taki sposób świadomy na tym się nie zastanowi i sposób świadomy nie podejmie decyzji, to ja się nie bawię z wami, bo ja się w ten sposób nie chcę bawić, no to właśnie będzie to tak się toczyć, bo to jest też kwestia tego, że nam się wydaje bardzo często, że to, o czym mówią nam nasze uczucia, jest prawdziwe. Czyli jeśli coś bardzo czujemy, to znaczy, że to jest w jakiś sposób, że to jest jakaś informacja o obiektywnej rzeczywistości, o prawdzie czy o fałszu. A każdy, kto łyknął chociaż troszkę, nie wiem, psychologii, czy w ogóle, nie wiem, neurologii, technik manipulacji, propagandy i tak dalej, wie, że uczucia nas mogą nas informować o pewnych naszych wewnętrznych stanach, na przykład o tym, że coś lubimy, czegoś nie lubimy, odczuwamy sympatię albo awersję, coś nas niepokoi, ale w żaden sposób nie informują nas o prawdziwości czy fałszywości jakiejś wypowiedzi. I to jest taki trudny moment, który trzeba w jakiś sposób sobie uświadomić, jeśli chcemy rzeczywiście cieszyć się tym, co ja nazywam samodzielnością informacyjną, to jest właśnie ten moment, który należy sobie uświadomić, że moje emocje nie informują mnie o obiektywnej rzeczywistości i w związku z tym muszę się nauczyć dystansować do nich, w jakiś sposób trzymać pod kontrolą, żeby rzeczywiście popatrzeć, czy dany komunikat, czy dana informacja jest prawdziwa, jaki wpływ na mnie wywiera. A to jest coś, od czego od ludzi się nie wymaga, nie mówi się o tym. No bo to jest niepożądane. To jest niepożądane po prostu. Jest niepożądane i oczywiście nasze emocje, ja kiedyś myślałam, że tak naprawdę nasze poglądy, szczególnie te poglądy radykalne, to jest racjonalizacja naszych emocji, że jakoś musimy je zracjonalizować i właśnie powiedzieć sobie, że jesteśmy po tej, a nie innej stronie, a tak naprawdę jak zaczniemy gdzieś głębiej szukać, to się może spowodować, że to są nasze nawet doświadczenia jakieś z dzieciństwa, które nam każą kogoś lubić albo nie lubić, po czyjej stronie stać. Wydaje nam się, że właśnie to mamy rację, ale tak naprawdę to nasze emocje, które zostały przez nas zracjonalizowane, żebyśmy mogli w nie uwierzyć i powiedzieć, tak, to jest prawda. Tak, też różne techniki manipulacyjne przez długi czas na przykład wyrabiają w nas, prawda, takie emocje, nas przygotowują do tego, żeby właśnie w ten sposób reagować. I nam się potem wydaje, że to jest nasza spontaniczna reakcja, a ona została po prostu za pomocą różnych technik w nas po prostu tak wyrobiona, wydresowana. Pani sama zdecydowała się na działalność polityczną, tak? Kandydowała pani. No i co pani chciała takiego nowego wnieść do polityki? Moja decyzja wzięcia udziału najpierw w wyborach parlamentarnych w Konfederacji, potem właśnie w prawyborach prezydenckich, była przede wszystkim podyktowano pewnym pragmatyzmem. Ja po prostu chciałam dotrzeć ze swoim przekazem do większej ilości osób, ponieważ są pewne rzeczy, które mnie bardzo niepokoją na polskiej scenie politycznej, w społeczeństwie, czy tak samo po prostu na prawicy. Uważam, że szczególnie polska młodzież za mało wagi przykłada do właśnie kwestii informacyjnych. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy często z istnienia różnych technik propagandowych, w ogóle tego, że są częścią czegoś takiego jak wojna informacyjna. I niestety na polskiej prawicy ten temat jest bardzo rzadko poruszany, jest w jakiś sposób niedoceniany i chciałam po prostu ludziom się pokazać, wyjść z pewnym nowym przekazem,
moją kampanię oceniam z tego punktu widzenia bardzo pozytywnie, dlatego że ja swoje cele zrealizowałam. Mm-hmm. Ja swoje cele zrealizowałam, między innymi pokłosiem mojego udziału w prawyborach jest czasopismo Nowoczesna Myśl Narodowa, tak, które wydaję z kolegami, jest dostępne w formie internetowej, darmowe do pobrania. I to jest właśnie inicjatywa, która powstała po prawyborach. Zgłosiły się do mnie osoby, które zwróciły na mnie uwagę, którym ten mój przekaz się podobał i wspólnymi siłami coś takiego zrobiliśmy. Mm-hmm. Więc moim celem było właśnie dotrzeć do osób, które rozumieją tę problematykę, mm-hmm. które już są gotowe na to, żeby właśnie działać w tym obszarze. No i rzeczywiście to mi się udało. Mm-hmm. Ale też jednocześnie taką rzeczą, która oczywiście przez media była bardzo, jakby, bo to znowu było taka dychotomia, no to czy pani jest ciągle na wojnie jeszcze z Januszem Korwin-Mikke? To była taka gra taktyczna, aha, prawda? Potrzebowałam w danym momencie podkreślić właśnie pewną też szkodliwość tej narracji, bo uważam, że ta narracja dla polskiej racji stanu po prostu była szkodliwa, dlatego że neoliberalizm służył temu, żeby wyprzedać polski majątek, żeby tak naprawdę ogołocić nas z naszej własności. I przede wszystkim w tej chwili chociażby przykład Chińczyków pokazuje, że ta droga neoliberalna już powoli się kończy, nadchodzi nowa era, państwa będą potrzebne i właśnie silne państwa będą sobie lepiej radziły w przyszłości. I dlatego państwa kolektywne również w jakiś sposób. To znaczy? To znaczy, no właśnie tak jak Chiny, prawda, że jest mniej, jakby zwracamy uwagę na pewien indywidualizm, tak, ale traktujemy siebie jako społeczeństwo, jako grupy, czyli bardziej nie jednostka, tylko właśnie społeczeństwo, czy też naród. Tak, poczucie przynależności do pewnej grupy, do pewnej wspólnoty, potrzeba kooperacji i tak dalej. I co jest ciekawe, te wszystkie elementy w świecie neoliberalnym też są. Ale one funkcjonują tylko w jednym wybranym obszarze, a konkretnie korporacji. Mhm. Dlatego, że praca w korporacji nie ma nic wspólnego z indywidualizmem. To jest, można powiedzieć, klasyczne zaprzeczenie indywidualizmu. W korporacjach jest dyscyplina, jest hierarchia. Jest jak w pszczelim ulu. Dokładnie. Albo w mrowisku. Tak, trzeba się utożsamiać z misją, wizją, wartościami, prawda? Trzeba działać na rzecz korporacji. Dlatego też ten obraz właśnie liberalizmu, czy tam neoliberalizmu, który jest często pokazywany, no jest obrazem jakoś tam zafałszowanym. Ale w tej chwili zajmuje się propagowaniem idei państwa narodowego. Janusz Korwin-Mikke robi swoje, ja robię swoje. A tak jak powiedziałam, odnoszę wrażenie, że Mentzen, Sławomir Mentzen idzie trochę inną drogą, właśnie mi zdecydowanie bliższą niż pan Janusz Korwin-Mikke. Tak, nawet wyłamał się pan Mentzen po kwestii takiej, kiedy Korwin-Mikke, też chyba Artur Dziambor w kwestii tej ustawy antyaborcyjnej, orzeczenia, jakby bardziej mieli liberalne niż to, co się stało, a pan Mentzen się wypowiedział, że jako katolik nie może akurat się zgodzić z tą linią swojej partii, więc nie, bardziej rygorystycznie. Czyli rzeczywiście idzie jakąś linią inną. Użyła pani już właśnie tego sformułowania dotyczącego, i tutaj bardzo dużo pytań jest naszych widzów, chociaż kiedy był pani mąż, pan profesor Wielomski, już troszkę mówił o tej socjocybernetyce, ale te pytania ciągle się pojawiają, więc gdyby pani mogła kilka słów jeszcze o tym powiedzieć, bo tym się państwo zajmujecie, pani. Tak, cybernetyka to jest nauka o sterowaniu, a sterowanie to jest wywieranie celowego wpływu na otoczenie. I cybernetyka jako nauka powstała po II wojnie światowej, doczekała się także polskich twórców, polskich naukowców. Twórcą polskiej szkoły cybernetyki był Marian Mazur, którego uważam za geniusza, bo rzeczywiście stworzył zupełnie nowatorski system, który opisuje rzeczywistość, albo inaczej funkcjonowanie rzeczywistości właśnie w pewnych podstawowych sekwencjach, które są wspólne tak naprawdę i dla zwierząt, i dla ludzi, i dla automatów, dla maszyn.
I to umożliwia takie dogłębne poznawanie mechanizmów funkcjonowania rzeczywistości, jak również umożliwia syntezę różnych nauk szczegółowych. Dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia z dużym problemem specjalizacji wiedzy. Wiemy bardzo dużo na temat różnych szczegółów. Często naukowcy, na przykład niby z tej samej dziedziny, powiedzmy fizyki, nie są w stanie z sobą już, nie wiem, bardziej szczegółowo porozmawiać, bo to, czym się zajmują, jest po prostu tak odległe od siebie. I idea Mazura była taka, że jak za pomocą właśnie pojęć cybernetyki możemy bardzo dobrze opisać to, czym te poszczególne nauki się zajmują, i wtedy będziemy mogli z tej wiedzy takiej właśnie bardzo szczegółowej wreszcie stworzyć jakiś taki ogólniejszy obraz rzeczywistości, którego nam w tych czasach brakuje. I jego idea cybernetyki była też taka, że wtedy, kiedy rozumiemy pewne rzeczy, rozumiemy po prostu pewne mechanizmy, to możemy też żyć bardziej świadomie, możemy nie popełniać pewnych błędów, możemy także bronić się przed błędami innych osób. Później myśl Mazura rozwijał między innymi Józef Kosecki, który zajmował się socją cybernetyką, i on już ściśle zajmował się właśnie kwestiami socjotechnik sterowania, propagandy, i też bardzo mocno na sercu mu leżała kwestia obrony Polski przed chociażby właśnie propagandą płynącą z obcych systemów sterowania, z innych państw. Bardzo mu zależało na tym, żeby Polska miała elity, które po prostu będą rozumiały funkcjonowanie wojny informacyjnej, które będą potrafiły myśleć o świecie już w taki właśnie sposób nowoczesny. Tak, bardzo żal pan profesor Józef Kosecki kilka lat temu zmarł, tak o czym rozmawiałyśmy, też kilka jego wykładów słyszałam. Mówi pani też o tym często, o czymś, co nazywa pani republikanizmem narodowym, który nie równa się demokracji, jest czymś innym, ale właśnie też znowu przez lata jesteśmy uczeni, że no, demokracja jest czymś doskonałym. Może właśnie niedoskonałym, może ma jakieś błędy, ale że niczego lepszego nie można wymyślić. Natomiast pani daje jakąś alternatywę, na czym ona polega? Narodowy republikanizm odwołuje się do klasycznej koncepcji republikanizmu, czyli idei politycznej, która podkreśla rolę wspólnej troski o wspólne dobro. Dlatego, że jeśli przypatrzymy się definicji demokracji, no demokracja to są rządy większości. Ale można zadać sobie pytanie, ale w czyim interesie? W interesie większości? W interesie całości? To jest w jakiś sposób w demokracji niedopowiedziane. Natomiast w republikanizmie chodzi o uświadomienie sobie tego, że jesteśmy, człowiek jest istotą społeczną i czy nam się to podoba, czy nie, zawsze będziemy żyli w jakiejś wspólnocie politycznej. I jakość tej wspólnoty politycznej, jakość tego naszego życia we wspólnocie zależy także od nas. I nie zależy tylko od tego, na kogo będziemy głosować, ale zależy od tego nawet, jak z sobą rozmawiamy, nawet jak bardzo interesujemy się sprawami publicznymi, czy chcemy pewne rzeczy głębiej rozumieć, czy nie. Dlatego republikanizm kładzie tak duży akcent właśnie na tą kwestię wspólnej dbałości o wspólne dobro. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Czego mi w idei demokracji brakuje? Tak jak powiedziałam, też patrząc na to cybernetycznie, w momencie, kiedy mamy demokrację zdefiniowaną jako rządy większości, no to cybernetyk, prawda, od razu zadaje pytanie, no właśnie, ale w czyim interesie? Jeśli mamy rządy większości, czyli należały powiedzieć w interesie większości. Czyli co z tą mniejszością, prawda? I też czy większość zawsze musi mieć rację. To budzi wiele problemów, które potem trzeba łatać chociażby za pomocą koncepcji państwa prawa, czyli liberalnych wolności, czyli gwarancji dla mniejszości, prawda? I wszystko działa, dopóki większość szanuje te prawa mniejszości, ale jeśli uzna, że nie szanuje, no to w każdej chwili, prawda, gdzieś ta wspólnota tak naprawdę może się rozpaść pod wpływem właśnie tych różnych wewnętrznych konfliktów.
I to rozumiem też w taki sposób, że właśnie pani krytyczny stosunek do pewnych rzeczy, które głosi Janusz Korwin-Mikke, że właśnie to jest takie darwinistyczne myślenie, czyli wygrywa zawsze ten najsilniejszy, a reszta no, po prostu jak sobie nie radzi, to musi z tego świata w jakiś sposób odejść. I poruszyła pani taką kwestię, że właściwie gdybyśmy tak myśleli, to w dzisiejszym świecie no, właściwie on by był zarządzany głównie przez psychopatów, bo oni są najsilniejsi, są bezwzględni, nie mają właśnie takich uczuć, jakiejś empatii i w związku z tym no, mogą być szalenie skuteczni, no ale no, takiego świata byśmy raczej nie chcieli. Myślę, że w takim świecie żyjemy, dlatego że założeniem Janusza Korwina-Mikke było to, że w momencie, kiedy najsilniejsi będą realizować swój interes, to za pomocą jakiegoś cudownego mechanizmu będzie także się realizował interes tych najsłabszych. Mm-hmm. Że ci najsilniejsi zawsze w jakiś cudowny sposób będą ciągnąć w górę tych najsłabszych. Mm-hmm. I to było rzeczywiście założenie XIX-wiecznego darwinizmu społecznego. Założenie zupełnie po prostu gdzieś wzięte z kosmosu i naukowo też już dawno po prostu obalone, ale Janusz Korwin-Mikke po prostu mentalnie tkwi w XIX wieku. On tam po prostu został i dla niego wszystko, co było gdzieś produkowane w wieku XX, to jest zły socjalizm, to jest po prostu do odrzucenia, dlatego że to jest, za tym wszystkim wiadomo stoją albo jakieś, nie wiem, rządy słabszych, rządy miernot i tak dalej, bo u Janusza Korwin-Mikkego też można dopatrzyć się pewnego takiego rysu niczeańskiego. Gdybym miała kiedyś okazję, to bym pewnie mu zadała pytanie właśnie, czy tak naprawdę nie jest niczeanistą, czy albo inaczej, jaki wpływ na jego światopogląd, prawda, wywarł Nietzsche, bo tutaj pewne czyli ten elementy... Człowiek, który może wszystko... Tak, tak, dokładnie, który kształtuje tę rzeczywistość. Gdzieś ten światopogląd jest tam widoczny, ale tak jak mówię, społeczeństwo jest pewnym systemem sterowania, bardzo skomplikowanym i po prostu wymaga... Sterowanie społeczeństwem wymaga głębokiej pokory, wymaga głębokiej wiedzy i wszelkie takie monokauzalne, jednostronne doktryny po prostu się nie sprawdzają. Dlatego, że potem mamy właśnie do czynienia, kiedy większość żyje na koszt całości, bo w tej chwili mamy do czynienia z takim systemem, że większość żyje na koszt całości, przeżerając, mówiąc tak prostym językiem, pewne zasoby społeczne, pewną właśnie chociażby wiarę w pewne idee, wiarę właśnie w jakieś wartości. To jest, można powiedzieć, w jakiś sposób teraz przejadane i dojdziemy do takiego punktu, że znajdziemy się w jakiejś totalnej pustce i okaże się, że jedynym rozwiązaniem jest właśnie przemoc. Tylko, że życie w takim społeczeństwie jest życiem bardzo smutnym, co zresztą już teraz widać chociażby po ilości osób cierpiących na depresję. Przecież to się znikąd nie bierze, prawda? Właśnie depresje, samobójstwa, czy po prostu jakieś, nie wiem, różne nałogi, prawda, które są reakcją właśnie chociażby na samotność. Więc człowiek rządzi się pewnymi prawami. Istnieje coś takiego jak natura człowieka. I nauka i rozum są po to, żeby człowieka jak najlepiej rozumieć. I po to, by tę wiedzę wykorzystać właśnie w naszym interesie, po to, byśmy mogli stwarzać sobie takie otoczenie, które będzie dla nas przyjazne. Bo pewną ideą właśnie republikanizmu wyrażoną za pomocą języka cybernetycznego byłoby właśnie stwierdzenie, że w republikanizmie chodzi o to, żebyśmy wspólnymi siłami w sposób świadomy wytwarzali sobie takie otoczenie społeczne, które będzie dla nas najbardziej przyjazne. I w tej chwili moim zdaniem to otoczenie społeczne jest tworzone właśnie za pomocą różnych technik manipulacji obliczonych na pewne, albo inaczej realizujących interesy tylko tej grupy, która stosuje po prostu te manipulacje i na koszt całego społeczeństwa. No i znaleźliśmy się w takim stanie, w jakim znaleźliśmy i być może to jest jakiś taki ostatni moment, żeby rzeczywiście to po prostu zmienić. Czy wielu z nas ma takie poczucie, że gdzieś dochodzimy do jakiejś ściany? I czy to jest ściana, do której podejdziemy i będziemy w nią walić głową, czy to jest ściana, którą w jakiś sposób rozbijemy, czy też to jest ściana, po której powinniśmy się odwrócić i szukać, gdzie są drzwi i jest wyjście z tej sytuacji.
ale mam poczucie, że wszystko jest w jakiś sposób takie zamknięte, że właśnie też jakoś zdałam sobie sprawę, że na przykład, czy istnieje jeszcze historia? Historia jako nauka, która powinna być zupełnie bezstronna. Stwierdzanie faktów, ich interpretacja, ale bez jakiejś oceny. A dzisiaj właśnie nie ma historii, istnieją historycy i to są głównie historycy, którzy no, służą tym, którzy akurat rządzą. Tak są pisane podręczniki. Wiadomo, że no, zawsze się mówiło, historie piszą zwycięzcy. I to jest też takie smutne, że my się nie mamy do czego odwołać jakby do tej przeszłości, że mamy ta historia nauczycielką życia, która powinna nas rzeczywiście no, dawać nam ten plecak, który mamy pełen jakichś zasobów wiedzy, z których możemy wyciągać wnioski. A ona też została zawłaszczona właściwie przez politykę. Tak, patrząc z punktu widzenia cybernetyki, można powiedzieć, że każdy system autonomiczny musi posiadać pamięć. Im bogatsza jest tam pamięć, tym mamy szersze możliwości działania. To podając bardzo prosty przykład, jeśli ktoś na przykład traci pamięć, na przykład chorując, nie wiem, na Alzheimera, prawda, to w pewnej chwili nie jest zdolny do życia w społeczeństwie. Dlatego pamięć jest niezbędna do tego, żeby móc oceniać określoną sytuację i żeby po prostu znać ileś możliwych rozwiązań, które w historii się sprawdziły, nie sprawdziły, albo w takich warunkach się sprawdziły, pod tym warunkiem się warunkami się sprawdziły. Po prostu im więcej takich informacji, im więcej obrazów na temat rzeczywistości, tym wtedy jest większa szansa, że podejmiemy dobrą decyzję. I w tej chwili rzeczywiście pamięć historyczna stała się tak naprawdę polem także tej walki informacyjnej, kiedy stała się po prostu narzędziem do tego, żeby określone grupy polityczne używały po prostu historii do prowadzenia tak naprawdę walki politycznej. Jest to niestety bardzo mocno widoczne na prawicy, gdzie właśnie historią się wytwarza, albo inaczej historia właśnie jest w ten sposób używana tak naprawdę do celów propagandy. Natomiast nazwijmy to po tej stronie lewicowej, czyli tej, która sama się tak określa, bo tak jak powiedziałam, uważam za ten podział w jakiś sposób już zafałszowany, ale po tej stronie bardzo często mamy do czynienia z koncepcją postprawdy. Czyli w momencie, kiedy uznamy, że żyjemy w czasach postprawdy, to także nawet już nie jest możliwe obiektywne badanie historii, prawda? Dlatego, że każda próba do tego, żeby, znaczy każda próba, by ocenić w jaki sposób historię obiektywnie, jest szukaniem prawdy. A jeśli uznamy, że żyjemy w czasach postprawdy, więc nawet zajmowanie się historią, prawda, w sposób obiektywny jest niemożliwe, bo nagle się okaże, że każda perspektywa jest tylko i wyłącznie perspektywą jakąś tam, prawda, zawsze można to zrelatywizować i tak naprawdę pozbawić jakiejkolwiek głębszej wartości i powiedzieć, że to nie jest prawda, to jest tylko czyjaś tam perspektywa i w gruncie rzeczy inna, każda inna perspektywa jest równie dobra. Tak, ja myślę, że to, o czym pani powiedziała, że lewica, ja bym powiedziała jeszcze, że to są właśnie też tak zwana właśnie no, polityka osób tak zwanych progresywnych, czyli gdzie znowu właściwie historia jest mało ważna, bo patrzymy tylko na przyszłość, a jeżeli patrzymy na historię, a jesteśmy właśnie progresywni, to raczej patrzymy na historię, która nam narzucała różnego rodzaju tradycje, właśnie była zbyt konserwatywna i należy ją w związku z tym odrzucić i szukać tego nowego, wspaniałego świata, który trzeba budować. Dokładnie tak. Historia to jest tak naprawdę jakaś taka droga przez mękę, prawda? Jakiś taki zupełnie czarny świat, w którym nie było jakiegoś żadnego światła i musimy z tego wszystkiego wyjść do lepszej przyszłości, czyli de facto pozbawić się właśnie jakiejkolwiek pamięci. To jest właśnie pozbawianie się pamięci. I ja na taki stan ukułam pojęcie nędzy informacyjnej.
To jest takie moje autorskie pojęcie właśnie nędza informacyjna, bo skoro możemy żyć w nędzy materialnej, to dlaczego nie możemy żyć także w nędzy informacyjnej? I w momencie, kiedy nasza pamięć jest bardzo mało zasobna, no to znaczy, że żyjemy w stanie nędzy informacyjnej. I moim zdaniem wytwarzanie w ludziach takiej właśnie nędzy informacyjnej jest najprostszym sposobem do tego, żeby nimi sterować. Dlatego, że jeśli ktoś nie ma pamięci, no to bardzo prosto można nim sterować dosłownie po prostu za pomocą jakichś prostych bodźców, gdyż te systemy przetwarzania informacji wtedy są, no są po prostu bardzo proste, dlatego że im pamięć jest bogatsza, tym wtedy ten proces przetwarzania informacji jest bardziej złożony, tym jest trudniej komuś z zewnątrz spowodować u takiej osoby określoną reakcję. Tak, ale tak się zastanawiam, czy to też nie wynika też z pewnego paradoksu, chociaż w rolnictwie nie jest to paradoks, czyli że ta nędza informacyjna wynika też z takiej klęski urodzaju, że po prostu tych bodźców jest tak dużo i tych informacji jest tak dużo, że najczęściej wybieramy takie, które nie budzą w nas jakiegoś dysonansu poznawczego. One są już jakieś, tak jak w filmie Rejs, prawda? Tam inżynier Mamoń, który lubił tylko te piosenki, które już jestem umysł ścisły, lubię tylko te piosenki, które kiedyś już słyszałem, czyli wybieramy tę ścieżkę, którą szliśmy, która jest dla nas znana, bezpieczna, nie skazuje nas na to, że będziemy mieli jakiegoś rodzaju wątpliwości i będziemy musieli zweryfikować cały swój dotychczasowy pogląd na życie, czy też jakieś konkretne sprawy. Dokładnie tak. I bardzo często dochodzi do tego, że zbieramy śmieci. Dlatego, że żyjemy w czasach właśnie szumu informacyjnego, jesteśmy właśnie zaśmiecani różnymi informacjami, a nikt nas nie uczy tego, żeby nie zbierać śmieci, tylko żeby właśnie odróżniać śmieci, nazwijmy, od klejnotów informacyjnych, tak byśmy zbierali właśnie to, co cenne. Dlatego, że duża ilość śmieci nie uczyni nas ludźmi bogatymi. Bogactwo, a my zbieramy cekiny, bo się świecą, zamiast diamenty, które trzeba będzie oszlifować i wydać sporo trudu na to. Dokładnie tak. Sytuacja jest o tyle tutaj odmienna, że w kwestii dóbr materialnych ich ilość jest ograniczona i w związku z tym, jeśli ktoś coś ma, to druga osoba tego nie ma. W przypadku informacji można ich tak naprawdę produkować nieskończoną liczbę. I dlatego tak łatwo jest właśnie produkować śmieci i dlatego tak łatwo jest wytworzyć właśnie ten cały szum informacyjny. W pytaniach naszych widzów pojawiło się nazwisko Edwarda Bernesa, czyli ja się cieszę, mam nadzieję, że to właśnie może była jedna z moich studentek, gdzie ten temat robiłyśmy, czyli osoby, która można powiedzieć, no twórcy PR-u, który najpierw był nazywany przez niego propagandą, ale potem, żeby się nie kojarzył z niemieckim słowem propagandą, już skompromitowanym politycznie. Człowiek, który był bratankiem Freuda i który korzystał rzeczywiście z tego, co Freud mówił, czyli jak wykorzystać nasze nieświadome popędy na to, żeby coś, co nie jest nam potrzebne, żeby stało się obiektem naszego pragnienia. Jak stworzyć osoby, potem też to było wykorzystywane, prawda, w trzeciej Rzeszy, jak kierować naszymi popędami, żebyśmy cały taki popęd miłosny, czy też życiowy, to libido, które niesłusznie traktuje się, że to tylko chodzi o erotyzm, bo to chodzi po prostu o tą jakby miłość i chęć życia, żeby właśnie w stosunku do Hitlera chociażby właśnie skierować to całe libido. Natomiast ten drugi popęd, który przez Freuda był nazwany popędem śmierci, autodestrukcji, thanatos, żeby w stosunku do swoich wrogów, tutaj w przypadku, prawda, faszyzmu byli to chociażby Żydzi, prawda, czyli różne inne grupy etniczne, które miały zniknąć. I ten temat się teraz pojawia i ja się bardzo ucieszyłam, że pani dużo poświęca w swoich wykładach kwestii właśnie III Rzeszy i propagandy z tamtego okresu. I teraz też niedawno przeczytałam tekst, dziękuję mojemu przyjacielowi, że mi podsunął, ponieważ zostało wydane polskie wydanie Mein Kampf, wydanie krytyczne tak zwane.
No i ono rzeczywiście też jest jakimś wstępem, zaraz do tego przejdziemy. I pewien spór, który się pojawia w Polsce, czy tak jest też za granicą, nie wiem, czyli właściwie mówienie sobie o tym, że ktoś jest faszystą, czy jakaś polityka przypomina politykę faszystowską, czy nacjonalistyczną, niemiecką z III Rzeszy. Właściwie jest takie przepychane, że to jest skrajna prawica, mówi lewica, natomiast prawica mówi, że tak naprawdę faszyzm to jest prawie to samo, co komunizm, czyli coś lewicowego. Jak pani to postrzega? Może najpierw powiem jeszcze o Bernaysie, dlatego że niedawno ukazało się też polskie wydanie tej książki. Właśnie wreszcie została przetłumaczona na język polski. Edward Bernays, Propaganda. Książka jest bardzo ważna i polecam ją każdemu, dlatego że w tej chwili, chociażby właśnie w kontekście pandemii czy plandemii, jak niektórzy chcą, nie wnikam w to, ale coraz więcej osób ma poczucie, że to, co media głównego nurtu przedstawiają jako prawdę, nie do końca tą prawdą jest. I takie osoby są bardzo często zaraz w jakiś sposób stygmatyzowane za pomocą etykiety teorie spiskowe. I jeśli chodzi o teorie spiskowe, absolutnie się zgadzam, że jest tam bardzo dużo, nazwijmy to, różnych wariackich pomysłów i to jest, odnoszę wrażenie, że część tych teorii sama jest wymyślana po to, żeby pewne myśli kompromitować. Ale co jest najważniejsze w tej książce? Edward Bernays był osobą niezwykle wpływową i był osobą, która po prostu robiła politykę XX wieku. I on w tej książce wprost mówi, że ludźmi kieruje niewidoczny rząd. Że tak naprawdę nasze gusta, nasze opinie są urabiane przez osoby, których po prostu, o których istnieniu nawet nie wiemy. Czyli można by powiedzieć, że jakbyśmy nie wiedzieli, kto to napisał, jest to klasyczne dzieło z zakresu teorii spiskowych. Tyle, że napisał to właśnie Bernays. I to jest ciekawe, że ta książka została napisana, ta książka jest wydawana, i można by się zastanowić, no tak, no ale w jaki sposób, no jak to jest możliwe, że on tutaj tak naprawdę zdradził swoje metody, metody, które stosuje. Dlatego, że wiedział, że większość osób i tak się tym nie przejmie. Że większość osób i tak albo może to w teorii przyjmie, ale jak przyjdzie co do czego, no to uzna, że to przecież ich nie dotyczy. Bo oni przecież wiedzą, co robią, prawda? Bo oni myślą samodzielnie. I tutaj mogę przejść właśnie do kwestii tej lewicy, prawicy, tego wzajemnego obrzucania się tą etykietą faszyzm. To jest właśnie to. Tutaj działa propaganda, dlatego że faszyzm z jednej strony jest pewnym pojęciem określającym określony system władzy, poglądów i tak dalej, którego mało kto bada. Natomiast faszyzm jednocześnie funkcjonuje, słowo faszyzm, jako pewien stereotyp negatywny. I większość osób, która twierdzi, że ktoś inny jest faszystą, zazwyczaj tym faszyzmem naukowo się nie zajmowała i nie ma zielonego pojęcia tak naprawdę, co to znaczy faszyzm. To znaczy, że posługują się tylko i wyłącznie pewną etykietą, tylko i wyłącznie pewnym stereotypem. Ale ten stereotyp ktoś im najpierw pod nos podsunął, prawda? I tak to właśnie wygląda, że podsuwa nam się pod nos pewne stereotypy połączone z określonymi emocjami. Dawka informacji tam jest taka, ale dawka emocji jest taka. I zanim tak naprawdę zdążymy się zorientować, to już mamy to w głowach. To już siedzi, to już pracuje, to już budzi w nas określone emocje. I potem nawet możemy sięgnąć pod taką książkę i przeczytać Bernaysa i powiedzieć, tak, dokładnie tak jest. Ale to dotyczy innych. Mnie to nie dotyczy. To jest stosunkowo nowa książka i też będę Państwu polecała, już kiedyś był polecany w linku film na temat Bernaysa i zachęcam do obejrzenia, ale nawet już powiedzmy taka klasyka, jaką jest Gustave Le Bon i jego Psychologia tłumu. Ona może nie sięga, prawda, tak głęboko, żeby właśnie mówić o podświadomości, o innych rzeczach, ale powiedzmy o zachowanie tłumu jako otworu, że przestajemy być jednostkami, zaczynamy być takim wielkim zwierzęciem,
zwierzęciem, które reaguje tylko na emocje, na żadne racjonalne rzeczy nie reaguje. I jak wiemy, on pisał o rewolucji francuskiej. No i do czego doprowadziła, prawda? Jak łatwo było tym tłumem sterować, a potem też stawać się ofiarą tego tłumu, kiedy nie mamy. I takich przykładów byśmy mieli tutaj w naszej historii współczesnej. Też mówiłam gdzieś o tym, chociażby nawet po katastrofie smoleńskiej, kiedy wydarzył się tak straszny dramat, którego właściwie jako państwo wcześniej nie przeżywaliśmy. I najpierw ta tragedia była odbierana przez nas wszystkich jako to samo, no, katastrofa. Zginęli ludzie, nieważne czy oni byli bardziej z prawej, czy z lewej, czy jaki. Zresztą różne osoby siedziały w tym samochodzie. No więc właśnie o tym mówię, że tam były tak różne osoby. I był ten spontaniczny tłum, który pojawił się przed Pałacem Prezydenckim. Zapalał światła. I był to tłum inkluzywny, połączony wspólnymi emocjami smutku i tak jak właśnie u Lebona, był jeszcze nieshierarchizowany, nie było struktur i nie było liderów. W związku z tym przejmował jak największą ilość osób, którym po prostu było smutno i to przeżywały. Natomiast potem zaczyna się struktura, zaczynają się pojawiać liderzy, zaczyna się pojawiać zawłaszczenie tego i już pojawia się wtedy właśnie postawienie ostrych granic i tłum stanowi wspólnotę, która widzi wroga, któremu się przeciwstawia. I już nie ten smutek jest czymś, co łączy, ale chęć walki z wrogiem. Mm-hmm, dokładnie. I kwestia jest taka, że od 100 lat mniej więcej rozwija się nauka, która bada właśnie nasze zachowania. Wiemy na ten temat coraz więcej. I w związku z tym, moim zdaniem, w naszych czasach należy przedefiniować pojęcie wolności. W takim znaczeniu, że wolność trzeba sobie wypracować. Wolność trzeba sobie wypracować, chociażby właśnie czytając takie lektury, poznając właśnie swoją naturę, poznając swoje sposoby funkcjonowania. Wolność trzeba sobie wypracować po to, żeby nauczyć się no właśnie panować nad swoimi reakcjami, dystansować się do pewnych rzeczy, zadawać sobie pytania. Jeśli dociera do mnie jakiś komunikat, który posiada właśnie taką dawkę informacji, a taką dawkę emocji, to człowiek powinien mieć w sobie jakiś taki po prostu mechanizm, uwaga, prawda? Uwaga, w momencie, gdy jest tak mało informacji, tak dużo emocji, to jest to pewien komunikat podejrzany. To muszę się zastanowić tak naprawdę, czemu to służy. Dlatego, że jeśli jest komunikat, który zawiera dużą moc informacyjną, to sprawa jest w pewnym sensie mniej podejrzana, prawda? Dlatego rzeczywiście chodzi o to, żeby, albo inaczej, łatwiej jest coś wtedy podać takiej merytorycznej krytyce, merytorycznemu osądowi. Natomiast tych emocji jest dużo, to wtedy łatwo jest ten umysł wyłączyć. W związku z tym wypracowanie sobie takiej postawy wolności jest postawą po prostu wymagającej bardzo dużo pracy. I tutaj można zauważyć, że w naszej kulturze to pojęcie wolności, tak jak jest teraz definiowane, czyli na zasadzie trochę rób ta, co chce ta, samo w sobie jest manipulacją. Dlatego, że tak rozumiane pojęcie wolności oznacza tak naprawdę ulegaj swoim popędom. Czyli nie panuj w żaden sposób nad sobą. Wręcz przeciwnie, jak próbujesz panować, to się w jakiś sposób ograniczasz. To jest właśnie ograniczenie twojej wolności. Czyli mamy do czynienia z totalnym odwróceniem wszystkiego, odwróceniem przez to też całej, chociażby, nie wiem, kultury europejskiej, dlatego że kultura europejska właśnie wyrastała na takim pojęciu wolności, że wolność trzeba sobie wypracować, to jest właśnie ta postawa opanowywania swoich emocji, rozwijania swojego rozumu, uczenia się myślenia logicznego. I moim zdaniem to trzeba przypomnieć właśnie, że słowa mogą mieć różne znaczenia i zawsze musimy patrzeć, jak dane pojęcie jest definiowane i musimy się zastanawiać, czy ta definicja jest prawdziwa, czy nie. Ewentualnie po prostu po co ktoś stworzył taką definicję, nawet jeśli nie chcemy tego rozważać w kategoriach prawdy i fałszu, to wtedy możemy sobie zadać pytanie w kategoriach celowości, prawda? A po co taka definicja została stworzona? No i oczywiście ta definicja wolności, która mi jest bliska, no jest nie na rękę i właśnie wielu politykom i
producentom różnych towarów, usług, dlatego że ogranicza w jakimś sensie konsumpcję, prawda? Dlatego że zanim człowiek coś kupi, to się dobrze zastanowi, czy potrzebuje na pewno tego potrzebuje, tak, a może warto oszczędzić pieniądze i za te zaoszczędzone pieniądze na przykład kupić sobie jakąś cenną rzecz do domu, prawda? Mhm. Żeby właśnie mieć w domu ten brylant, ten klejnot, tak, prawda? Albo odłożyć po prostu, bo może będą trudniejsze momenty. Tak, tutaj gościem naszego programu był dr Tomasz Mazur, który jest pisarzem, filozofem, ale też praktykującym stoikiem. I oczywiście on zachęca do czytania i Seneki Młodszego, i Marka Aureliusza, ale właśnie bardzo lubię używać jego terminu, że w dzisiejszych czasach panuje emocjoholizm. I to jest, myślę, bardzo dobre określenie. I my też w całej właśnie tej propagandzie reklamowej, proszę zwrócić uwagę, czy do widzów bardziej mówię, bo pani oczywiście sobie z tego zdaje sprawę i my też. Ja też staram się tego co studentom pokazywać, jak my właśnie bardzo reagujemy na emocje. I też na przykład porównanie pewnego przekazu, że jeżeli my czytamy tekst, i ten tekst jest jakąś tam suchą, to on nas znacznie mniej wywołuje emocji i musimy bardziej mu poświęcić, żeby zrozumieć ten tekst. Natomiast my jesteśmy coraz bardziej narażeni, powiem tak, chociaż niby to jest nasze dobrodziejstwo, naszej cywilizacji współczesnej, na operowanie obrazem. I obraz oczywiście na nas znacznie bardziej działa emocjonalnie. Kiedy mówimy o jakimś wydarzeniu historycznym, to my można podawać, że nie podajemy przyczyn, przebiegu wszystkich jakichś tych, ale pokażemy obraz, w którym zobaczymy, nie wiem, martwego człowieka, prawda, czy coś takiego. I już to wywołuje emocje. Ja też sobie jakoś uświadomiłam, oglądając to, właściwie powinnam dawno to sobie uświadomić, chociażby oglądając tą klasykę amerykańskiego kina, czyli 12 gniewnych ludzi, gdzie chodzi o ławę przysięgłych. W Polsce tutaj ci ławnicy mają tak, nie mają aż tak tyle do powiedzenia, natomiast w amerykańskim prawie znacznie bardziej. Teraz właśnie oglądając ten film, widziałam jak pewien dokument o tym, gdzie matka razem z konkubentem zakatowali dziecko i katowali je przez 8 miesięcy. Ani szkoła nie pomogła, ani opieka społeczna i tak dalej. Ale prokurator i adwokat, którzy występowali w tej sprawie, oni rzeczywiście bez skrępowania w tym filmie dokumentalnym, oni mówili, wiedzieli, jak trzeba układać tą przemowę i jakie triki psychologiczne robić, żeby przekonać tą ławę przysięgłych. Czyli nie, że rzeczywiście jakimś, tutaj chodziło o ludzkie życie i też tam był to stan, w którym kara śmierci zresztą został skazany. I na przykład całe tam było zrobienie, że ponieważ to oni i matka i ojciec, znaczy ojczym, te dzieci katowali, a jedno zakatowali na śmierć, to na przykład już adwokaci matki wycofali, żeby nie było to jednocześnie, żeby oni nie byli sądzeni. I był pierwszy ten ojczym sądzony. I ponieważ ojczym został skazany na karę śmierci, to jakby nasz głód tego, że już ta krew się polała, zadośćuczynienie zginął, czyli już dla tej matki było znacznie bardziej przychylne, chociaż jeżeli się popatrzyło, to ona była jeszcze większym potworem, bo to dotyczyło jej dzieci, ona nie tylko na to przyzwalała, ale w tym jeszcze też uczestniczyła. Czyli pokazuje, że właściwie każdy gdzieś takim, gdzie powinno to być w ogóle bez emocji, tylko wszystko bardzo racjonalnie rozpatrywane. Jak my jesteśmy tymi emocjami otoczeni i jak my rzeczywiście tego zdrowego sądu nie możemy mieć w różnych przypadkach życiowych. Tak, dlatego że tu jest stosowana pewna technika oddziaływania, czyli łączy się określone obrazy z określonymi emocjami, a często jeszcze dokłada się do tego coś w rodzaju dialogu wewnętrznego. Czyli patrząc na określony obraz, budzi się we mnie emocja, jak również budzi się we mnie coś, co ja do siebie mówię. Narracja wewnętrzna. Tak, taka narracja wewnętrzna. Na przykład chcę to mieć, nie chcę, podoba mi się to, nie, to głupie, to fajne. Jakieś zdanie. I to jest tak naprawdę podstawowa technika sterowania. Czyli
zaplanować określony obraz, ten dialog wewnętrzny i uczucie i wpakować komuś właśnie cały taki pakiet i wtedy z góry można przewidzieć, jak dana osoba zareaguje. I to oczywiście nie zagra w sytuacji, jeśli ktoś potrafi właśnie zdystansować się do własnych emocji, zdystansować się także do tego, co do siebie mówi, czyli dokonać pewnej autorefleksji, zastanowić się, co ja tam do siebie mówię, prawda? Co mi tam gdzieś tam po głowie chodzi? Zdystansować się do określonego obrazu i wtedy człowiek może pewien proces zahamować albo go w ogóle gdzieś tam po prostu spacyfikować. I dlatego nauka logicznego myślenia, czy właśnie rzetelnego zbierania informacji nie jest uczona ludzi w szkołach, dlatego właśnie programy szkolne w tej chwili wyglądają tak, jak wyglądają. A co więcej, tak samo tak jak powiedział Wittgenstein, prawda? Granice językami są granicami naszego świata. W momencie, gdy nasz język jest ubogi, to i nasz świat jest ubogi. W tym momencie mamy dużo mniej narzędzi do tego, żeby pewne rzeczy zrozumieć i żeby właśnie w sposób celowy i świadomy wpływać na otoczenie. Dlatego też ktoś mi kiedyś mówił, jakiś dziennikarz, że w niektórych redakcjach istnieją w ogóle limity słów, ilości słów, które dziennikarz może użyć. Nie wiem, coś, jeśli dobrze pamiętam, to była mowa o 1000 słów. Czyli dziennikarze mają przepisane, nie wiem, 1000 słów, którymi mają prawa się posługiwać i ani słowem więcej. Czyli można powiedzieć, że to jest z góry zaplanowane, żeby świat poszczególnej osoby ograniczał się właśnie do tych 1000 słów. Natomiast ci, którzy tymi ludźmi sterują, posiadają dużo bogatszy zasób słów. Czyli mają automatyczną przewagę, prawda? Ponieważ są w stanie wiele rzeczy więcej opisać, wiele więcej obrazów stworzyć i w związku z tym mogą po prostu sterować tak naprawdę światem tych osób, no właśnie ubogich informacyjnie. Chciałabym, żebyśmy powoli przechodziły do pytań, bo ich jest dużo od naszych widzów. Ale jeszcze bym na chwileczkę powróciła właśnie do tego tekstu na temat Minecraft. I tam bardzo było ciekawe, zaraz tutaj odnajdę, co mówił Orwell o Minecrafcie. To takie może być nawet trochę zaskakujące. Tutaj dziennikarz mówi do profesora Króla. A jednak istnieje coś takiego jak powab Mein Kampf. Jako jeden z nielicznych George Orwell dostrzegł, że Hitler ma przyciągającą osobowość, którą postrzega się nawet w jego niezdarnym stylu. Pisał, że lider NSDAP wyczuł, iż człowiek potrzebuje nie tylko komfortu, bezpieczeństwa i krótkiego czasu pracy. Ludzie chcą również przynajmniej od czasu do czasu walki i własnego poświęcenia, nie mówiąc już o werblach. Zgadza się. Powiem tak, moim zdaniem, znaczy jeśli chodzi o Mein Kampf, książka jest fatalnie napisana. I tak jak już powiedziałam gdzieś indziej, nie wierzę, że Niemcy ją masowo czytali. Nie wierzę, że ta książka właśnie przyczyniła się do takiej dużej popularności właśnie tego ruchu. Uważam, że to jednak była kwestia osobistej charyzmy Hitlera, który był po prostu świetnym mówcą i to właśnie swoimi przemówieniami uwodził tłumy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, odnoszę wrażenie, że to była raczej kwestia budowania po prostu pewnego mitu jego osoby. A teraz powiem tak, chyba żadna jedna książka nie została tak bardzo zmitologizowana właśnie jak ta. A może Kapitał Marksa, może trochę też, ale nie aż tak. A ludzie są przekorni. W momencie, jak się czegoś zabrania, to właśnie tam ich korci, żeby zajrzeć. I znam osoby, które się przyznały, że właśnie kierując się taką motywacją, sięgnęły po tę książkę i szybko stwierdzili, że to są po prostu takie nudy, których czytać się nie da. Tak.
ale to, że przeczytałam taką ciekawostkę, o czym nie wiedziałam, że tutaj właśnie akurat pisze tłumacz, że bez wątpienia Mein Kampf była czytana. Od 1933 roku była propagowana w urzędzie, w trybie urzędowym. 3 lata później zaczęto wręczać egzemplarze nowoczeńcom w urzędach stanu cywilnego. No ale wcale nie wiemy, czy czytali. No właśnie o to chodzi po prostu. Akurat w czasie miesiąca miodowego. Tak, tak, tym bardziej, że to był też pewien sposób wyciągania pieniędzy po prostu publicznych, no tak. Dlatego że te wszystkie urzędy kupowały tą książkę bezpośrednio, nie wiem, czy u partii, czy u samego Adolfa, i w ten sposób następował transfer finansów. I rośli w siłę. Dobrze, wobec tego przechodzimy do pytań naszych widzów. Tutaj pierwsze pytanie jest naszego patrona, pana Macieja Jakubowskiego. Ono jest bardzo rozbudowane, bardzo interesujące, także jeszcze raz dziękuję, panie Macieju, ale może bym w związku z tym chciała, żeby pani w obszerniejszy sposób odpowiedziała u siebie. Dobrze? Tutaj jest zaznaczone jako pierwsze pytanie. I tutaj z tych pytań, które pani zaznaczyła, że zaczniemy, czyli nowoczesna myśl narodowa. Proszę zapytać o ideę narodowego republikanizmu. Myślę, że pani Magdalena ma wiele do powiedzenia w tej kwestii. Tak jak powiedziałam, istotą narodowego republikanizmu jest pewne nastawienie do polityki, czyli świadoma dbałość o wspólne dobro. Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania instytucjonalne, oczywiście każda wspólnota polityczna może to uregulować w bardzo różny sposób, ale co jest zawsze istotą republikanizmu, to jest kwestia komunikacji, to jest język. Jak czytamy różne dzieła klasyków, zawsze idea republiki ściśle połączona jest z kwestią retoryki, czyli z kwestią pięknej mowy, pięknych słów, pięknego języka, czyli komunikacji, która charakteryzuje ludzi wolnych. Dlatego, że o kwestii komunikacji się bardzo mało mówi, ale jeśli popatrzymy chociażby na czasy przeszłe, na przykład na Polskę jeszcze czasów feudalnych, polska arystokracja między sobą porozumiewała się zupełnie innym językiem, niż rozmawiała na przykład z chłopami czy z parobkami. Ze służbą, tak. Czy ze służbą. To był zupełnie inny język. Czyli stosowano inny język w stosunku do ludzi równych, a inny język w stosunku do ludzi nierównych. Podległych. Mhm. I największą zmorą naszych czasów, moim zdaniem, jest właśnie fatalna komunikacja. To, że nie dbamy o język, nie są tworzone w żaden sposób wzorce dobrej komunikacji, a republikanizm zakłada szanowanie innych ludzi jako wolnych obywateli. W republikanizmie nie jest do pomyślenia, żeby innych ludzi traktować właśnie jako parobków, prawda? Innych obywateli, członków tej samej wspólnoty politycznej by traktować właśnie jako poddanych. I by się do nich zwracać właśnie w taki sposób, jak do poddanych. W momencie, kiedy zaczniemy siebie wzajemnie szanować i zaczniemy z szacunkiem zwracać się do siebie, to także wtedy i nasze czyny są inne. Wtedy także jesteśmy w stanie rozwiązywać wiele wspólnych spraw, na przykład bez konieczności tworzenia jakichś dodatkowych instytucji. Oczywiście instytucje są potrzebne. Zawsze jest potrzebny rząd, zawsze potrzebny jest, nie wiem, czy parlament, czy jakieś ciało obradujące, doradcze. Są to różne formy. Tutaj też chciałabym zrobić pewną dygresję, bo pamiętam, że też gdzieś padło pytanie o to, dlaczego uważam monarchię za najlepszy ustrój. Od razu chciałabym podkreślić, że nie jestem monarchistką i nigdy nie byłam i nie uważam, żeby monarchia była najlepszym ustrojem, dlatego że uważam, że w ogóle ustrój jest sprawą wtórną. Ustrój, czyli czy to jest monarchia, czy to jest arystokracja, czy to jest właśnie demokracja, to jest sprawa wtórna. Prawdopodobnie najbliższy mi jest system mieszany, czyli system, w którym zawarty jest i element monarchiczny, na przykład w postaci prezydenta, to nie musi być król, to może być prezydent, tak jak w Stanach Zjednoczonych, element arystokratyczny, na przykład w postaci senatu, element demokratyczny w postaci Sejmu. Myślę, że taki układ byłby dla mnie najbardziej optymalny, ale zasadniczo jest to sprawa wtórna, dlatego że jeśli
ludzie nie szanują się wzajemnie jako obywateli, to prędzej czy później swoją własną komunikacją muszą wygenerować jakiś taki niewolniczy system rządów. W końcu się okaże, że ci bardziej przebiegli, ci bardziej silniejsi staną się panami, którzy będą właśnie zarządzać tymi słabszymi. Już sama komunikacja po prostu taki system może w dalekim stopniu wygenerować. Tak. Tak myślę sobie, że nie wiem, czy to było 10, czy może nawet kilkanaście lat temu, gdzie były robione badania i już nie pamiętam dokładnej liczby, ale tam powiedzmy, że około 70% ludzi nie rozumie informacji, które są w programach publicystycznych. I kiedy nadeszły rządy dobrej zmiany, Prawa i Sprawiedliwości, zauważyłam, jak zmienił się język właśnie w programach informacyjnych wiadomości, że on się szalenie uprościł, czyli były to zdania, jeżeli były zdania złożone, no to były złożone współrzędnie, ale bardziej często zdania proste, czy też równoważniki zdań, obrazowanie tego właśnie jakieś ikonograficzne, czyli ten przekaz się bardzo uprościł. I myślę sobie, że też dla nas, jako odbiorców, kiedy my oglądamy, czy też słuchamy coś i my to rozumiemy, to my mamy podświadomą wdzięczność do tego, kto do nas mówi, że mówi do nas językiem, który rozumiemy, czyli łatwiej w to możemy uwierzyć, prawda? Łatwiej to zaabsorbować. Ale to jest właśnie ta technika, że upraszczamy i w związku z tym możemy skierować. Zresztą nie dotyczy to tylko TVP. Widzę, że w ogóle telewizja, jeżeli byśmy porównali sprzed iluś lat, czy też TVN, czy też to było też bardziej mówienie pewnymi niuansami, bardziej złożone, a dzisiaj rzeczywiście jest to w taki sposób łopatologiczny, łatwy. No ale właśnie, tak jak pani powiedziała, język kształtuje świadomość i sposób myślenia. Pani Marta zadaje pytanie, czy istnieją techniki szybkiego wykrywania manipulacji i jak się na nie uodpornić i nie poddawać? I pozdrawia. Pozdrawiamy pani Martę. Myślę, że najprostszą techniką to jest właśnie zanalizowanie określonego komunikatu pod kątem tego, ile zawiera informacji, tyle czy tyle, a ile zawiera właśnie emocji, czy tych emocji jest tyle czy tyle. Dlatego, że jeśli zawartość informacyjna jest bardzo mała, natomiast zawartość emocjonalna jest bardzo duża, to musimy naprawdę być bardzo czujni i uważni. Dlatego, że prawdopodobnie mamy do czynienia z pewną perswazją, z pewną próbą właśnie przeniknięcia do naszej psychiki, wywołania natychmiastowej reakcji, to bardzo często widać chociażby, na Facebooku czy na YouTubie, gdzie w komentarzach pojawia się pewien komentarz wywołujący bardzo silne emocje u innych osób i nagle te osoby, zamiast zająć się czymś pożytecznym, to tracą czas, tracą swoją energię, tracą swoją siłę, żeby tam dowalić komuś, prawda? To po prostu wywołuje taką reakcję właśnie dowalania, prawda? Żeby jak najbardziej tej osobie właśnie dowalić. To jest wywoływanie jakichś takich bardzo prymitywnych reakcji. Bardzo prymitywnych reakcji, które zostawiają w nas też bardzo duży niepokój, zostawiają w nas po prostu określone ślady. To wszystko zostawia w nas określone ślady. I co ciekawe, bardzo często jest tak, że gdybyśmy tę osobę zobaczyli na żywo, gdyby ona na przykład na żywo przed nami coś takiego powiedziała, prawdopodobnie bylibyśmy bardziej pohamowani w swoich relacjach, w swoich reakcjach. Czyli w momencie, kiedy kogoś widzimy, to pewnych rzeczy jednak nie zrobimy, potrafimy się w jakiś sposób opanować. Natomiast gdy pewnej osoby nie widzimy... A jeszcze jesteśmy anonimowi na dodatek. Dokładnie, to wtedy ta nasza reakcja jest jeszcze bardziej wzmożona. I tutaj już właśnie nawet nad tym się należy zastanowić, jak to jest możliwe, prawda? Że ten sam komunikat w innym kontekście może wywoływać w nas właśnie taki określony stan. A zazwyczaj jesteśmy w tej chwili bombardowani informacjami właśnie wysyłanych z anonimowych źródeł. Czyli tym bardziej musimy uważać na swoją emocjonalność. No bo to właśnie też gościem był Jacek Santorski i mówił o czymś takim właśnie, że kiedy kogoś widzimy, z nim rozmawiamy, to następuje tak zwane urealnienie.
Czyli my już przestajemy tą osobę dehumanizować i mamy po prostu konkretnego człowieka, który do nas mówi i jesteśmy, jeżeli on rzeczywiście mówi do nas w taki sposób, że patrzymy sobie w oczy, prawda, rozmawiamy, to wtedy jest... No, mamy pewne hamulce, prawda? Tak. Tutaj było pytanie, którego nie mogę znaleźć, ale czym pani karmi męża? Czym oprócz ja bezy truskawkowej, o której mówił. Przede wszystkim ja karmię nas. I co więcej, mąż ma dużo mniejsze wymagania kulinarne niż ja sama. Mhm. Także Adam byłby w stanie funkcjonować na samych kiełbaskach z musztardą. Ja niestety nie codziennie obiad muszę zjeść. Mhm. Dlatego gotuję przede wszystkim pod siebie. Mam ten komfort. Dobrze, teraz mamy, brała pani tutaj pytanie pana DJ Dziadku. Czy Polacy przez lata edukacji w szkole, głównie o porażkach, przegranych powstaniach, bitwach niewoli i tym podobnych, posiadają jako zjawisko społeczne akceptację bycia ofiarą? Na pewno tak jest i tutaj wystarczy też jakaś minimalna wiedza psychologiczna, żeby zrozumieć ten mechanizm. Jeśli ktoś cały czas słyszy o swoich własnych porażkach, w końcu programuje się na porażki. Mhm. Tak po prostu jest. To jest jakiś podstawowy mechanizm. W momencie, kiedy ktoś odniesie jakiś sukces i poczuje ten sukces, jest mu dużo łatwiej odnieść kolejny sukces. Dlatego, że w jego pamięci już jest to doświadczenie sukcesu, jest też wiara w siebie. Mhm. Natomiast ktoś, kto cały czas tylko przypomina swoje porażki, traci też wiarę w siebie, przestaje też projektować swoją własną przyszłość na sukces i tak naprawdę uprawdopodobnia stan, że znowu stanie się po prostu ofiarą. Dlatego ja uważam, że to, jak powinna być pisana właśnie nasza historia narodowa, powinna być, albo inaczej, nasza historia narodowa jest historią niezwykle bogatą. Jest niezwykle bogatą i w sukcesy, i w porażki. I uważam, że wystarczy opowiadać po prostu wszystko. Wystarczy opowiadać właśnie i te wielkie momenty, i wielkich wodzów, i wielkich królów, i wielkie postaci, tak również, nie wiem, wielkich twórców kultury, nauki i tak dalej, żebyśmy mieli adekwatny obraz naszej historii. Ponadto warto też znać historię innych narodów. Bardzo często jest tak, że Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają z takim nastawieniem, Polska to jest wszystko co najgorsze, jedziemy za granicą, tam będzie zupełnie inny świat. I nagle po jakimś czasie okazuje się, że tam mieszkają także zwykli ludzie, którzy mają określone problemy, którzy popełniają określone błędy i nagle wtedy okazuje się, że Polacy wcale nie są tak do niczego, jak nam to się ciągle mówi i jak sami sobie wmówiliśmy. Jeśli poznamy historię innych narodów, to także pewne rzeczy zaczynają się relatywizować. Ja tutaj chętnie podaję przykład Niemców po II wojnie światowej. Gdybyśmy my coś takiego zrobili jak Niemcy, to prawdopodobnie byśmy nigdy po tym nie stanęli na nogi. Byśmy cały czas do tego wracali, byśmy cały czas to wałkowali i byśmy po prostu wprowadzili się w jakąś taką narodową depresję. I tak naprawdę stalibyśmy się niezdolni do życia. Abstrahując teraz od moralnego wymiaru tego, ale z punktu widzenia samego przetrwania narodu, to co Niemcy zrobili, było dla nich, podkreślam, było dla nich bardzo użyteczne. Dlatego, że uznali, że to wszystko było, skończyło się, nie wracamy do tego i teraz musimy budować lepszą przyszłość. Mhm. I Niemcy zabrali się do roboty i tak naprawdę całą swoją energię skoncentrowali na tym, żeby budować przyszłość. Mhm. I z psychologicznego punktu widzenia, z pragmatycznego punktu widzenia to było bardzo zdrowe i myślę, że takiej postawy powinniśmy się chociażby od nich uczyć, żeby zrozumieć, że to co stało, to już było. To jest część naszej historii, ale nie cała historia. W związku z tym musimy bardzo świadomie dbać o naszą, no właśnie, o naszą wyobraźnię, o naszą higienę umysłową, o naszą higienę emocjonalną, żebyśmy
projektowali lepszą przyszłość, żebyśmy w ogóle tę przyszłość widzieli przed oczami, dlatego że człowiek realizuje to, co widzi, to, co widzi przed oczami. I w momencie, kiedy nawet nie widzimy tej przeszłości, nie mamy pomysłu na tą przeszłość, no to replikujemy tak naprawdę cały czas właśnie ten syndrom ofiary. To, co pani powiedziała i wcześniej już o tym mówiłyśmy, to mi się przypomina to zjawisko zewnątrz i wewnątrz sterowności w psychologii. I będąc ofiarą, poczucie ofiary zabiera nam właśnie jakąś sprawczość, czyli zawsze ktoś z zewnątrz jest tym naszym ciemiężycielem i tam jest cały w psychologii ten trójkąt dramatyczny, który się musi sprawdzać i rzeczywiście ten, ale to jak pani mówiła o tej wolności, no to jest właśnie ta wewnątrz sterowność, że sami jakby wybieramy i nie nami sterują, tylko my z wewnątrz sterujemy, przetwarzając te dane, które mamy z zewnątrz, ale nie biorąc ich po prostu za pewnik. Kolejne pytanie, które pani Magdalena wybrała, to pana Jarka Krajenta. Dlaczego upiera się pani, że neomarksizm to postmodernizm i na czym polega różnica? Tutaj się domyślam, że tutaj chodzi, bo też o pana Karonia, prawda? Bo to jest w tym, bo też jest tutaj pytanie i pani Marty Jędrzej, czy dzień dobry, proszę zapytać o pana Krzysztofa Karonia. Pozdrawiam, również pozdrawiamy. I pan Tomasz Gabriel Konarzewski. O, proszę, o pana Karonia proszę zapytać, może być ciekawa odpowiedź. Państwo wielomscy są znanymi krytykami podejścia pana Krzysztofa do tematy antykultury rozumianej jako marksizm kulturowy. Życzę udanej audycji. Dziękujemy, panie Tomasz. Tak, to jest bardzo ważna kwestia z dwóch powodów. Najpierw powodu samego, nazwijmy to, pewnej rzetelności naukowej i rzetelności w opisie rzeczywistości. Rzeczywiście uważamy, że po marksizmie pojawił się neomarksizm, który tak naprawdę przejął pewne elementy od marksizmu, ale dołączył do niego no przede wszystkim całą psychoanalizę, która naszym zdaniem w wielu kwestiach po prostu z marksizmem jest nie do połączenia. I w międzyczasie ta cała właśnie tradycja myślenia emancypacyjnego rozwinęła się dalej. I jakbym chciała najprościej wytłumaczyć, jakie jest nasze stanowisko. Proces rozwoju całego tego nurtu emancypacyjnego można porównać do tworzenia się takiej kuli śniegowej. Czyli powiedzmy, że gdzieś w renesansie powstały pewne pierwsze idee emancypacyjne, które tak potem przez te następne dziesięciolecia się toczyły, obrastały treścią, tego śniegu, prawda, przybywało. W pewnym momencie docieramy do oświecenia, prawda? Ta kula już jest taka dosyć mocno rozbudowana. Powstają całe idee właśnie oświeceniowe, czyli pewnej emancypacji politycznej. Wybucha rewolucja francuska pod właśnie hasłami tej emancypacji politycznej. Ale na tym historia się nie zatrzymała. Ten proces rozwoju myśli emancypacyjnej idzie dalej, czyli ta kula dalej się toczy, dalej nabiera swojej masy i dochodzimy do Marksa. Marks dokłada kolejny element, czyli właśnie tej emancypacji społecznej. I na tym świat się nie kończy. Cała właśnie historia ruchu emancypacyjnego idzie dalej, nabiera nowej treści. W pewnej chwili dochodzimy właśnie tutaj do freudyzmu, czyli do pewnej idei emancypacji nie tylko seksualnej, prawda, ale w ogóle uświadomienia sobie roli kultury, prawda, jako pewnego narzędzia opresji. I ten ruch emancypacyjny toczy się dalej i ta kula gdzieś tam dalej się dalej narasta. W tej chwili dochodzimy do etapu, bym powiedziała, pewnego takiego ekologizmu, czyli tak naprawdę wyzwalania, można bym powiedziała, wręcz przyrody od jakiegoś takiego panowania człowieka. I o co nam chodzi? Chodzi nam o to, że marksizm był tylko pewnym etapem. Teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mamy po prostu tę całą kulę śniegową i to jest nieuprawnione, aby cały ten proces nazywać marksizmem. Marksizm był tylko etapem, po którym przyszły kolejne etapy, które oczywiście marksizm zawierają w sobie. I w związku z tym chodzi o rzetelność i naukową, po to, żeby nazywać rzeczy po imieniu, żeby nie fałszować rzeczywistości, dlatego że włączanie w ten cykl, włączanie właśnie w budowę tego całego właśnie takiego gmachu emancypacyjnego
często następowało na drodze pewnego eklektyzmu, czyli pewne rzeczy pasowały do poprzednich, pewne nie, pewne się wywalało, a gdzieś tam niektóre po prostu funkcjonują obok siebie, mimo że są sprzeczne. Więc to jest pewna zasadnicza kwestia, żeby odróżniać od siebie po prostu pewne idee i wiedzieć, co jest czym. Druga kwestia jest czysto pragmatyczna. Tak jak powiedziałam, obawiam się, że naród polski jest dzielony na dwa obozy, na dwa plemiona, z których jedno będzie sterowane za pomocą negatywnego stereotypu właśnie marksisty, a drugi za pomocą negatywnego stereotypu faszysty. Podzieli się społeczeństwo na dwa obozy. Jedna grupa będzie tropić marksistów, druga grupa będzie tropić faszystów. Przygotuje się odpowiednio właśnie te grupy, tak żeby rzeczywiście już miały to wszystko wgrane swoje systemy. I potem wystarczy naprawdę jakiś niewielki impuls i ludzie rzucą się sobie do gardeł. I to jest coś, czego się obawiam. Nie wiem, czy pan Krzysztof Karoń zdaje sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa i to nie wnikam, bo jako cybernetyka mnie to nie interesuje, jaka jest jego osobista motywacja. Mnie interesuje tylko i wyłącznie, jakie są skutki jego działania. I niestety skutki jego działania są już widoczne, dlatego że na prawicy jest bardzo duża grupa osób, która właśnie w ten sposób uproszczony reaguje na ten stereotyp marksisty. Wystarczy, że cię wskaże, to jest marksista, to już zaczyna się po prostu cały proces nienawiści do tej osoby. I tutaj jest to o tyle ciekawe, że te osoby często są, przynajmniej twierdzą, że są katolikami i w jakiś sposób nie widzą sprzeczności między katolicyzmem a tą olbrzymią nienawiścią, prawda, którą sobie uwalniają chociażby właśnie do osób wyznających albo uważają, że tamte osoby wyznają inne poglądy, bo tak naprawdę mówimy tutaj o stereotypach, prawda? Bo tak naprawdę nie, często nie wnikamy w to, co ta druga osoba tak naprawdę myśli, tylko od razu nadajemy tę etykietę, jest stereotyp i jest koniec, prawda? Nie ma w ogóle żadnej dyskusji, żadnej jakiejkolwiek tam możliwości porozumienia się, sprawdzenia, co ta osoba tak naprawdę myśli. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne i po prostu chcemy zwracać na to uwagę. Nie wiem, czy nam się uda rzeczywiście obudzić czujność po prawej stronie strony politycznej, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, że to robiliśmy, ostrzegaliśmy i że to po prostu był nasz obowiązek. Tutaj jeszcze było w tym właśnie, że neomarksizm to postmodernizm i na czym polega różnica? Ja bym powiedziała w ten sposób, że neomarksizm, dla mnie ściśle neomarksizm to jest właśnie faza Horkheimera, Adorna, czyli to jest ta faza właśnie rzeczywiście łączenia marksizmu z freudyzmem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest rzeczywiście synonim postmodernizmu. Myślę, że ten neomarksizm gdzieś w jakiś taki sposób ewoluował w postmodernizm, w jakiś sposób się z tym postmodernizmem zazębia. Raczej widzę to w ten sposób, dlatego że sam postmodernizm też jest dosyć szerokim nurtem. A teraz jeszcze żyjemy w ogóle w czasach i postprawdy, i w czasach właśnie jakiegoś takiego biocentryzmu, więc moim zdaniem także nawet wiele idei Horkheimera i Adorno także już się w jakiś sposób zdezaktualizowało. To już widzę, że więcej pytań pani nie zaznaczyła, ale też pozwolę sobie jeszcze może, żeby było. Czy mówiliśmy o nacjokratyzmie? A nie mówiliśmy. No właśnie, czyli Mr. Lorpti. Ja zwariuję z tymi nikami, ale chyba dobrze przeczytałam. I pierwsze pytanie, jak wspomina pani Józefa Koseckiego i co to jest nacjokratyzm? Nacjokratyzm to jest doktryna stworzona właśnie przez świętej pamięci docenta Józefa Koseckiego, której postulatem jest budowanie świata opartego na rządach narodów. Czyli jest to właśnie pewna forma tego, co ja nazywam republikanizmem narodowym, czyli idei takiej, że to narody powinny rządzić się same, narody powinny cieszyć się suwerennością wewnętrzną i zewnętrzną.
Jest to koncepcja skierowana przeciwko wszelkim ideom kosmopolitycznym, wszelkim ideom budowania jakiegoś takiego rządu światowego czy rządów kontynentalnych. I sednem idei neocjokratycznej jest pewne założenie cybernetyczne, takie, że w momencie, gdy tworzymy coraz większe twory polityczne, potrzebujemy do ich funkcjonowania coraz większej tak zwanej mocy jałowej. I ta moc jałowa, tak jak właśnie w przypadku Unii Europejskiej, tak naprawdę przewyższa w tej chwili korzyści płynące w ogóle z funkcjonowania w takim mechanizmie. Sama moc potrzebna do utrzymania chociażby Unii Europejskiej w jedności w tej chwili przewyższa tak naprawdę możliwości rozwojowe poszczególnych państw, co też coraz bardziej widać. Nagle się okazuje, chociażby w przypadku szczepień, akurat nie w tym przypadku chyba dobrze, że z mojego punktu widzenia chyba dobrze jest tak, że Unii Europejskiej coś tu nie wychodzi, ale zamierzenia były inne. Unia Europejska miała być tutaj jakimś takim pionierem w szczepieniach, mieliśmy szczepić cały świat, a teraz nagle się okazuje, że Unia Europejska została gdzieś zupełnie w tyle, co pokazuje prawdę o tej instytucji, prawda, że nie jest w stanie już tak dalej funkcjonować, gdyż samo podtrzymanie funkcjonowania po prostu tej instytucji jest niezbyt kosztowne. Stąd więc idea, że świat, w którym będzie istniała wielość narodów rządzących się samymi sobą, jest po prostu światem lepszym, doskonalszym, także światem bezpieczniejszym, dlatego że w momencie, gdy stworzymy pewien globalny system, to nie będziemy mieli gdzie uciec. Dlatego, że historia nas poucza, że władza jest czymś takim, co ludzi bardzo szybko demoralizuje. Duża część kultury w ogóle światowej, literatury czy dzieł filozoficznych, jakichś teoretycznych dotyczy właśnie kwestii nadużycia władzy, dotyczy kwestii tego, że człowiek często nie potrafi oprzeć się właśnie tej pokusie władzy. Moim zdaniem bardzo dobrze literacko pokazał to chociażby Tolkien we Władcy Pierścieni, gdzie na końcu nawet Frodo nie potrafi się oprzeć, gdzie wydawałoby się, że kto jak kto, ale on, prawda, dokończy swoją misję sam, a jednak nie. I w przypadku globalnej władzy pokusa jest olbrzymia i w takim świecie nawet człowiek nie miałby gdzie uciec, nawet nie w kosmos, bo tam zaraz może spotkać Maska, prawda, z jego ludźmi, więc nawet nie będzie tam możliwości ucieczki. W związku z tym lepiej będzie, jak każdy będzie rządził się sam, a w sprawach globalnych po prostu musimy się dogadywać. No ale tak widać, że też na przykład chociażby właśnie w kwestii tych szczepień, kiedy Węgry powiedziały, że będą korzystały z rosyjskiej szczepionki i nic Unia z tym nie zrobiła. Więc pokazuje, że można coś samemu. Taka rzecz, która mnie tutaj też zainteresowała, jest to bardzo pani Neffe, na temat Friedricha Nietzschego, o którym chwileśmy mówili, filozof czy prorok. Mówi się, że Nietzsche nie zdobył uznania za życia, ale 100 lat po jego śmierci, czytając go, się ma wrażenie, że wieszczy nowy porządek świata zachodniego, który zdajemy się obserwować. I tu jest tak, śmierć Boga, ateizm, utrata pojęcia obiektywnej prawdy, brak celu ludzkości, demokracja jako władza ludzi miernych, podatnych na populizm i tak czytam w skrócie, hipokryzja chrześcijaństwa to jest wiara w osobę Jezusa Chrystusa bez nawoływania do podobnego do niego, do jego postępowania, powrót do filozofii starożytnej Grecji, coraz częściej mówi się o potrzebie powrotu do stoicyzmu, nawet dzisiaj mówiłyśmy, w dzisiejszym świecie przepełnionym emocjami, stresem i natłokiem informacji. I jakie jest pani stanowisko wobec filozofii Nietzschego, patrząc przez pryzmat osądzającego nas świata? Czy jest coś, co moglibyśmy wyciągnąć z jego myśli? I jest to jeszcze dalej rozbudowane, ale to już zostawię pani już, żeby samodzielnie pani u siebie w programie odpowiedziała. To jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia, ściśle związana z tym, czym się zajmuję też jako filozof. Filozof Nietzsche bez wątpienia wyrasta z niemieckiej kultury. Z niemieckiej kultury, która jako jedna z pierwszych pożegnała się z racjonalizmem. Już praktycznie w renesansie gdzieś Niemcy postanowili pójść swoją własną drogą cywilizacyjną, tak naprawdę w opozycji do kultury romańskiej.
do Rzymu, także do Francji, do kultury włoskiej, właśnie potępiając arystotelesowski racjonalizm. I Niemcy postawili wtedy na pewne cnoty germańskie, czyli pewna właśnie wojowniczość, przemoc i tak dalej. I to już mówimy o renesansie. Mówimy o epoce, kiedy odkryto Germanię Tacyta, kiedy Niemcy zaczęli czytać właśnie tą krótką jakąś tam książeczkę, w której Tacyt chwali Germanów za ich wojowniczość, jednocześnie krytykuje Rzymian za to, że właśnie są już tacy zniewieściali i tak dalej. I Niemcy wtedy odczytali to w bardzo kuriozalny sposób, uważając, że w takim razie to niemiecka kultura, ta kultura germańska jest wyższa niż kultura rzymska. I tak naprawdę od tego momentu zaczęło się w pewnym sensie wychodzenie Niemców z Europy łacińskiej. Z Europy właśnie wyrosłej na Platonie, na Arystotelesie, na prawie rzymskim, potem na scholastyce. I tak naprawdę Nietzsche jest już pokłosiem tej takiej tradycji potępiającej rozum, a można powiedzieć, hołubiącej wszystko to, co w jakiś sposób irracjonalne. I rzeczywiście uważam, że Niemcy w bardzo dużym stopniu, nie wiem, czy powinnam użyć takiego słowa, ale w pewnym sensie tak myślę, zatruli Europę, zatruli filozofię europejską, zatruli kulturę europejską, właśnie wprowadzając ten czynnik takiego skrajnego irracjonalizmu, który no właśnie doprowadził nas do takiego stanu, w jakim jesteśmy. Więc Nietzsche był w pewnym sensie prorokiem o tyle, że przez to, że właśnie na przełomie wieków w całej Europie panowała duża moda na niemiecką filozofię. Niemieckie uniwersytety były uniwersytetami, na które zjeżdżały się elity naukowe z całego świata. Nastąpiło po prostu w jakimś sensie takie zainfekowanie filozofii właśnie tym dziedzictwem. Dlatego ja wiele razy powtarzam, że naszym dużym problemem jest właśnie kryzys rozumu i żeby wyjść z tego stanu, w jakim się znaleźliśmy, musimy wrócić właśnie do rozumu, ale nie tego oświeceniowego, tylko tego arystotelesowskiego, tego klasycznego rozumu. Jest tutaj dużo pytań, o które bym chciała jeszcze zadać, ale rzeczywiście już zostaje to pani na przykład bardzo dla mnie też interesujące. To jest, i tutaj jest nawet, wydrukowałam pewną dyskusję, która między gośćmi, między widzami się odbyła, czyli stosunku Polski do Rosji chociażby, stosunku do Polski, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i właśnie, no czy tak, tutaj pan Krystian Więcek, czy zgodzi się pani, że PRL jest zdemonizowany i tak dalej. Więc dużo pytań jeszcze tutaj pani zostawiam. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, tutaj dziękuję panu Maciejowi Jakubowskiemu za zadanie tego rozszerzonego. Myślę, że też będzie dla pani bardzo interesujący. No i bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że tak jak mnie się dobrze z panią rozmawiało i słuchało, tak również nasi widzowie też będą usatysfakcjonowani. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu i do zobaczenia. I oczywiście czekam na wasze komentarze.